Pitbull, znany również jako American Pitbull Terrier, ma złożoną i dość kontrowersyjną genezę. Opowieść o pochodzeniu tej rasy jest związana z historią psów w typie Bull Terriera, które w różnych czasach były używane do różnych celów. Bull Terriery, z których wywodzą się pitbulle, były hodowane w Anglii i miały za zadanie pracować z bydłem, zwłaszcza w walkach i w ich wyłapywaniu. W XVIII i XIX wieku zaczęto to wykorzystywać do walk psów, zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Walki psów stały się popularnym spektaklem. Psy były selekcjonowane pod kątem cech agresywnych i bojowych. Przeniesienie ich do Stanów Zjednoczonych doprowadziło do powstania amerykańskiego Pitbull Terriera. Wkrótce został on uznany za odrębną rasę przez United Kennel Club. W 1898 roku, ale jego pochodzenie i historia nadal były powiązane z walkami psów, ale też pracą na farmach. Na przełomie wielu lat pitbulle miały różne zastosowania. Były wykorzystywane jako psy pasterskie, stróżujące, a także w wojsku, jako psy wojenne, m.in. podczas II wojny światowej. Ich silny instynkt obronny i oddanie do właściciela sprawiły, że były też cenione jako psy rodzinne. Niestety nadal istnieją kontrowersje wokół tej rasy. Ze względu na swoją przeszłość związaną z walkami psów, były wykorzystywane przez nieodpowiedzialnych właścicieli do nielegalnych spektakli. Niestety to spowodowało, że pitbulle były często źle przedstawiane w mediach, co oczywiście doprowadziło do stworzenia negatywnego wizerunku tej rasy. Warto tutaj podkreślić, że samo pochodzenie rasy nie determinuje charakteru każdego psa. W rzeczywistości pitbulle mogą być lojalnymi, przyjacielskimi i oddanymi psami, jeśli oczywiście są dobrze socjalizowane, odpowiednio wychowane i traktowane z miłością i szacunkiem przez odpowiedzialnych właścicieli. American Pitbull Terrier ma charakterystyczny, mocny i dość groźny na pierwszy rzut oka wygląd. Są średniej wielkości psami. Samce mają zazwyczaj wysokość w kłębie od 46 do 53 cm, a suczki są mniejsze, mierzą mniej więcej od 43 do 50 cm wysokości. Przede wszystkim są dobrze umięśnione i muskularne, ale także pełne wdzięku i żywiołowe jednocześnie. Mają dobrze zdefiniowaną linię grzbietu i wyraźnie zarysowany kłąb. Głowa jest szeroka, z krótkim, prostym nosem. Szczęki są silne, a zgryz jest zazwyczaj nożycowy, co oznacza, że górne siekacze nachodzą na dolne, w prostym rzędzie. Uszy są często przycięte, ale ta praktyka jest dość kontrowersyjna i na szczęście coraz mniej praktykowana. Naturalne uszy pitbulla są średniej wielkości, wysoko osadzone i mogą być noszone stojąco lub luźno zwisać. Mają okrągłe, średniej wielkości oczy. Kolor może być różny, ale powinny być przede wszystkim żywe i pełne wyrazu. Te psy mają krótką, gładką i sztywną sierść. Występuje w różnych kolorach, takich jak brązowe, czarne, niebieskie czy pułowe, na przykład z białymi zaznaczeniami lub jednolity biały. Wzorce rasy mogą być jednolite lub posiadać różne kombinacje kolorów. Ogon jest średniej długości i jest noszony nisko. Powinien być gruby u nasady i stopniowo się zwężać ku końcowi. Pitbulle powinny prezentować się jako dobrze zbudowane, silne psy z wyrazistym wyglądem i pewnym krokiem. Warto tutaj podkreślić, że pitbulle są różnorodne pod względem wielkości i wyglądu, ponieważ istnieją różne linie hodowlane i typy tej samej rasy. Standard określany przez American Kennel Club może nieznacznie się różnić w zależności od kraju, ale ogólnie opisuje charakterystyczny wygląd i cechy. Charakter i usposobienie są zależne od socjalizacji, wychowania, a także genetyki. Pitbulle, podobnie jak wiele innych ras, są indywidualnymi psami z różnymi osobowościami, jednakże są pewne cechy i tendencje, które często można zaobserwować u większości osobników. Są to psy znane z ich silnej więzi z właścicielem i wielką lojalnością wobec niego. Są oddanymi psami, które chętnie bronią swych rodzin i domów. Kiedy są dobrze socjalizowane i wychowane, mogą być przyjaznymi i towarzyskimi psiakami. Są przyjazne wobec ludzi, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. To energiczne zwierzaki, które potrzebują dużo ruchu i aktywności fizycznej. Są świetnymi partnerami dla osób aktywnych, które lubią spędzać czas na zabawie i treningu z psami. Pitbulle są inteligentne i mogą szybko się uczyć. To sprawia, że są odpowiednie dla osób, które lubią trenować i angażować się w aktywności umysłowe z pupilem. Są znane ze swojej wytrzymałości i odporności na ból. Ta cecha jest wynikiem ich historycznego wykorzystywania do walk z psami. Dlatego właściciele powinni być ostrożni i nie wywoływać sytuacji, które mogą sprawić, że pies poczuje się zagrożony i zareaguje agresywnie. Potrzebują stanowczego, ale jednocześnie pozytywnego i konsekwentnego wychowania. Dobrze zdecydowanie
zdefiniowane zasady i pozytywne wzmocnienie są kluczem do uzyskania posłuszeństwa i odpowiedniego zachowania. Należy zauważyć, że charakter i usposobienie każdego psa są wynikiem wielu czynników, w tym genetyki, wczesnych doświadczeń, wychowania i interakcji z otoczeniem. Dobrze wychowany i odpowiednio socjalizowany może być wspaniałym, lojalnym i przyjacielskim towarzyszem rodziny. Warto jednak zawsze podejść do hodowli i wychowania odpowiedzialnie, aby zapewnić mu odpowiednie środowisko i szansę na rozwinięcie pozytywnych cech charakteru. Dbając o pitbulla, należy zapewnić mu odpowiednią pielęgnację i zdrową dietę. Te psy nie mają intensywnego zapachu i nie wymagają częstych kąpieli. Zaleca się kąpanie raz do 3 miesięcy lub wtedy, gdy jest naprawdę potrzeba. Po dzisiaj coś mi się wydaje, że będzie potrzebna taka kąpiel, bo nasza tutaj wszystko kopie, tarza się. Pierwszy taki dzień, kiedy zrobiło się ciepło, więc pobiegała za piłką, a teraz kopie ziemię, żeby się w niej położyć i chłodzić. Że przepraszam, ale będzie pewnie kąpiel dzisiaj. Należy używać łagodnego szamponu, przeznaczonego dla psów, aby nie naruszać naturalnej równowagi skóry. Pomimo krótkiej sierści, również linieją, regularne wyczesywanie pomaga usunąć martwe włosy i zmniejszyć ilość sierści na meblach i na podłodze. Często trzeba sprawdzać uszy i stan uzębienia. Pitbulle są psami o dużym poziomie energii, więc należy zapewnić swojemu psu odpowiednią aktywność fizyczną. Takie jak długie spacery, bieganie czy zabawy na świeżym powietrzu. Te psiaki potrzebują diety bogatej w białko, która wspiera ich mięśnie i aktywny styl życia. Należy wybierać karmy wysokiej jakości, które mają jako główne źródło białka mięso. Lepiej ograniczyć podawanie zbędnych przekąsek, które mogą wpływać na masę ciała oraz zdrowie. Lepsze są zdrowe przysmaki, takie jak surowe warzywa czy suszone mięso. Fajną przekąską może być na przykład surowa marchewka. Jej rozpracowanie chwilkę zajmie, ale nie wpłynie negatywnie na zdrowie. Oczywiście w rozsądnych ilościach. Zalecane są 2-3 posiłki dziennie, o stałych porach, w zależności od indywidualnych potrzeb. Te psy mają skłonności do tycia. Ważne jest monitorowanie ich wagi i dostosowanie ilości karmy, w zależności od aktywności fizycznej. Pitbull pasuje do osób, które są aktywne, odpowiedzialne, mają doświadczenie z psami i są gotowe poświęcić czas na właściwe szkolenie i opiekę nad tymi silnymi i inteligentnymi zwierzakami. Są zdecydowanymi pupilami, które potrzebują konsekwentnego i pozytywnego szkolenia. Dlatego dla nowych właścicieli pitbull może być bardziej wymagający. Raczej nie jest polecany jako pierwszy pies. Mają wysoki poziom energii, potrzebują aktywności fizycznej i umysłowej, aby pozostać zrównoważonymi i zadowolonymi. Pasują więc do osób aktywnych, które mają czas na regularne spacery, bieganie, zabawy na świeżym powietrzu. Są to psy, które potrzebują zaangażowania i uwagi ze strony właściciela. Kochają być w towarzystwie ludzi i odczuwają potrzebę bliskości. Osoby, które mają dużo czasu na spędzanie z pupilem, mogą zapewnić odpowiednią opiekę i uwagę, której potrzebuje pies. Posiadanie psa tej rasy wiąże się z odpowiedzialnością. Właściciele muszą zapewnić odpowiednie warunki życia, właściwą socjalizację, regularne wizyty u weterynarza i odpowiednie szkolenie. Właściciele, którzy są odpowiedzialni i zaangażowani w opiekę, zapewnią mu najlepsze warunki do rozwoju. Socjalizacja jest najważniejsza, o czym wspominam w każdym odcinku i w tym odcinku też już kilka razy. Ceny zwierząt są mocno zróżnicowane, ale raczej nie jest to mniej niż 4000 zł. Uczulam na tanie szczeniaki z popularnych portali społecznościowych. Osoby wystawiające takie tanie ogłoszenia mogą nie mieć nic wspólnego z hodowlą, a nas taka transakcja może kosztować dużo nerwów i pieniędzy. Warto zaznaczyć, że każdy pies jest indywidualną jednostką, jakich charakter i temperament zależy również od jego wychowania i doświadczeń życiowych. Dobrze przemyślana i odpowiedzialna decyzja o posiadaniu psa tej rasy pomoże stworzyć szczęśliwe i zdrowe relacje między psem a jego właścicielem. No i co? Nasza w zasadzie na sam koniec odcinka się dopiero w miarę uspokoiła i położyła, a było tyle trudu, żeby tutaj wysiedziała. No. A my w zasadzie dobrnęliśmy do końca odcinka, a ona dopiero teraz leży. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się dzisiaj podobał, zostawcie koniecznie łapę do góry i docencie ten kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków więcej. Napiszcie również koniecznie w komentarzu, jaki kolejny gatunek mamy do omówienia. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piona. Mamy przysmak? Mam. I cześć. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Kamil in Travel. Z niego dowiecie się też o wiele więcej i na bieżąco, z czym nagrywamy. A u mnie w palucha. W palucha mnie ugryzłaś.